Wszystkie producenty kosiarek specjalistycznych, system wymiennych kasy są dostępne w życiu na 5, 6, 10 ostrzowe. Bardziej popatrzymy sobie szybko, poglądowo na te dwie maszyny, ponieważ te konkretne dwie maszyny jadą właśnie do klientów, więc będziemy mieli jeszcze czas, żeby sobie na ich temat szerzej opowiedzieć. Natomiast na zasadzie wstępu do marki Sparkman jest to czeski producent kosiarek specjalistycznych do pielęgnacji terenów zielonych, małych ogródków, niedługo też i dużych. To są kosiarki wrzecionowe, więc tutaj nacisk położony jest na to, że ta trawa ma być ścięta bardzo precyzyjnie, niemalże z chirurgiczną precyzją, bardzo nisko, tak? Od 0,4 do 4,5 cm. Model zielony to jest model napędzany przez silnik akumulatorowy. Natomiast tutaj mamy wersję spalinową i tak, te dwie wersje kosiarek występują też w dwóch wersjach. Wersja spalinowa jest o szerokości 45 i 55 cm, napędzana jednostką Kawasaki, bardzo cicha jednostka spalinowa, poziom głośności na poziomie 76 dB. Przy tym modelu również dwie szerokości robocze 45 i 55 cm, z tym, że tutaj poziom hałasu jest jeszcze o 10 dB niższy, czyli mamy około 67 dB. Jak zwróciliśmy sobie tutaj uwagę przy okazji, w tych maszynach mamy system wymiennych kaset, czyli de facto tą kosiarką marki Sparkman możemy sobie w sposób całoroczny zarządzać naszym trawnikiem. Możemy tutaj przeprowadzić proces szczotkowania, proces skaryfikacji, czyli takiego powierzchownego wyczesywania filców z trawnika, albo bardziej agresywny system. Tutaj mamy system noży stałych, jest to kaseta do wertykulacji. Sama wymiana kaset jest bardzo prosta, sprowadza się do odkręcenia de facto kilku śrubek, wymiany kasety i założenia jej ponownie. Zajmuje to dosłownie kilka minut. Jak widać tutaj akurat na tej maszynie mamy założone wrzeciono z ostrzami i tutaj przy tych modelach, zarówno przy spalinowej, elektrycznej czy akumulatorowej, są dostępne wrzeciona 5, 6, 10 ostrzowe, to już w zależności od naszych wymagań czy preferencji koszenia. Jeżeli jesteśmy przystosowani do częstszego koszenia, no to jak najbardziej im więcej wrzecion, tym ten efekt będzie lepszy. Tu mamy naszą regulację wysokości cięcia i tutaj mamy taki system zatrzasku jakby do blokowania, tak? Bardzo fajny, bardzo wygodny system tutaj inspekcji czy wymiany pasów napędowych, bo tutaj mocowanie mamy magnesowe. Jak widać po zdjęciu, mamy od razu dostęp do naszego systemu przełożenia napędu na wrzeciono oraz napędu na tylną rolkę napędową. Jak widać, wszystko tutaj jest łatwo dostępne, jest bardzo łatwym, wygodnym systemem wymiany. Jeżeli spojrzymy sobie teraz na wersję akumulatorową, to tu jest podobna sytuacja, tak? Z tym, że tutaj mamy już dostęp do silnika naszego akumulatorowego. Dodam przy okazji, że w tej wersji 45 cm na pełnym naładowaniu kosiarka obsłuży nam do 1400 m2, więc całkiem imponująca powierzchnia trawnika na jednym naładowaniu. Okay. Jak widać tutaj, w zależności od wybranego modelu, mamy też różne opcje doposażenia maszyny w przeróżnego rodzaju akcesoria. Przy tym modelu mamy już zamontowane kółka transportowe. Można też założyć kółka do wysokiej trawy, jeżeli zdarzy nam się mieć większą przerwę w koszeniu. Tutaj mamy boczną osłonę plexi, żeby nie rysować tej części, jak idziemy gdzieś przy krawędziach. Przy tym modelu też widać, tutaj z tyłu jest linka czyszcząca tylnia, z przodu zamontowana jest linka czyszcząca przednia. Szeroki wachlarz akcesoriów uzupełniających. Możemy nawet sobie zażyczyć, żeby ta rączka była obita skórą. Jak widać, ta wersja występuje w innej formie kolorystycznej niż na wyposażeniu standardowym, bo w standardzie jest albo antracyt, albo szary. Tutaj klient zażyczył sobie kolor zielony, więc tutaj też mamy bardzo, bardzo duże pole do manewru, jeśli chodzi o dobór kolorystyki. Praktycznie cała paleta RAL do wyboru przez naszych klientów. Na koniec zaprezentuję tylko
Dodam jeszcze tylko, że kosze można też sobie kupować w wersji powiększonej lub pomniejszonej, tak? Te 40 to są standardowe, potem można jeszcze o pojemności 10 litrów większej sobie te kosze zamówić. Na koniec spojrzymy sobie, bo wersja spalinowa, nie będziemy jej odpalać na sklepie, no bo wiadomo, nie chcemy mieć brzydkiego zapachu. Natomiast wersja akumulatorowa pokaże, jak się ją obsługuje, tak pokrótce, jaki jest poziom hałasu przy tej maszynie, tak? Bo jest bardzo cicha do tego. Więc tutaj sobie załączamy nasz przycisk. W tym momencie już silnik jest wyłączony. No i tutaj mamy regulację napędu, tak? Ok, załączymy sobie teraz rolkę napędową tylną i pokażemy, jak można sobie modulować prędkość tej rolki. Ok, podniesiemy do góry. Kręci się powoli. Zwiększamy prędkość. Jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. I prędkość maksymalna, około 5 km na godzinę. Ok, puszczamy. I teraz załączymy sobie nasze wrzeciono. Posłuchajcie, jak cichutko pracuje. Stoję nasze wrzeciono sześcioostrzowe. Ok, mam nadzieję, że prezentacja się Wam podobała. Tak jak powiedziałem, już niebawem będziemy robić bardziej obszerne prezentacje tych obydwu maszyn łącznie z takimi testami polowymi, żeby no, pokazać, że te maszyny naprawdę koszów trafią bardzo precyzyjnie. Efekt, jeżeli chcecie mieć efekt wow, jak na polu golfowym, chcecie tworzyć piękne pasy, czy taką tak zwaną szkocką kratę, jest to też do wykonania tymi maszynami. Moimi dzisiejszymi gośćmi były tyle oto dwie kosiarki. Wrzecionowe w wersji spalinowej i akumulatorowej czeskiej marki Svartman, której jesteśmy bezpośrednim importerem w Polsce. Jak podobała Wam się ta prezentacja, łapę w górę, dużo ciekawego materiału już wkrótce. Zapraszamy również na nasz kanał Facebook, gdzie znajdziecie grupę Centrum Maszyn Ogrodniczych. Nasi serwisanci odpowiedzą na wszystkie Wasze pytania, więc śmiało polecam. Piotr Adamek, ksiarka.pl. Pozdrawiam.